No to chyba tak jak ta piosenka, nie? Główna. Nie pamiętam. Nie. Udzielamy czerwoni udzielają odpowiedzi. Nie, mistrzowie. Wabank. Nie, żartuję. To jeszcze potrzebujemy. Ale nie musicie szeptać, bo to jest cały urok. No dobra, to albo małomiasteczkowy, albo... Tak, ty dobrze, odpowiadam. Miasteczko. Jeden do jednego. Ja nie mam ja to samo. Dobra. Ja wiem. Mikrofon. A, tak. Czekaj. No, Zenek ma... No, to wiem. Tak. Chcę być twoją słodką, mleczną czekoladką. To jest jego. To zawdzięczam mojej koleżance, którą bardzo pozdrawiam, Julce Twardowskiej. No to... To jest tytuł Czekoladka. Sprawdzę, bo nie wiem. To mi teraz... Myślałem, że powiecie przekolny los, szczerze mówiąc. Jeszcze jedno, to jest też jeszcze los chce ze mną grać w pokera. No to jest przekolny los. A, to tak, to tak. No właśnie, to jest właśnie... Znaczy właśnie. Właśnie to mi się też zawsze wydaje, że to jest perfekt, a nie. Nie. Ale bo ja to ostatnio. Na pewno nie. Perfekt. Znaczy ja zawsze to jest taka piosenka, że zawsze myślę o tym, że to na pewno perfekt, ale jeszcze na przykład byli taki zespół, że nie spię. Poczekaj. Perfekt i który jest. No dobra. Tak, chyba perfekt. Nie. No i na mikrofon pamiętam. Sobie, ale też... No dobra, tak? Ostateczna odpowiedź. No poczekaj, bo... Lombard też było coś takiego. A nie, tam sprawiałaś pewna Ostrowska. Nie. Boję się, że się ośmieszę parę razy tutaj, ale jak powiemy perfekt, to mi się wydaje, że tak. No właśnie! Dobrze, Marlenka. Musisz być bardzo decyzyjna tutaj. Piosenkę Chałupy Welcome. Wiedziałam! Wykonywał kto? Tedes Kent? Tak? Ja nie wiem. Marlenka, tak? Nie, Zbigniew Wodecki. Brawo. Oczywiście. 4-4. Ale w mniej znanym gronie był też również Tedes Kent. Tak jest, zgadzam się. Każdy ponad każdy. Jak tam z rapsami u was? No z rapsami dobrze, no ale jakieś tamagotchi czy coś, nie? No ale to są takie klasy. Nie, żartuję. Nie wiem. A jeszcze raz tytuł? Każdy ponad każdym. Może jakaś wskazówka, podpowiedź, coś może? No jest to zespół, który już teraz nie istnieje. A jego lider jest chyba najsławniejszym raperem w Polsce. Paktofonika! Nie. WWO, dobra, to. A teraz WWO! WWO! O nie, to ja już... Dobra, to wytniemy, dobra. Powinnam powiedzieć, ale no... Jak leci dalej? To świnia. Mówisz, że ty o tym wiesz. Chociaż się staram, jak mogę. Przez całe życie słyszę ten tekst. Facet to świnia. Brawo. Nie jest jakiś... No. Czy ja bym chyba dała Ja nie podpowiadam. Próbujesz łowić moją wójtę, ale nie mogę. Czyli Wielka Brytania? A nie, nie, bo nie ma takiego akcentu, jak śpiewa. No dobra. To Stany Zjednoczone? No, nie, stop! Stop! Nie, cwaniarka, ja się tak nie dam. Nowa Zelandia. Irlandia. Single Dios. Ladies. Single Ladies. If I Were a Boy. Dwa. Hello. O, brawo, brawo. Trzy. No i to jak o tym ślubie śpiewa. To jest... Best Thing I Never Had.
Tak. No, ja się znam na tym, więc spoko. Na pewno dobrze. To ile mam? Trzy? Cztery. No i jeszcze to, że... później o ślubie, ale to love on top też. No, dobra, sprawdzę, nie? Czy są takie to nie mam Wiem, ale mnie mój... Tenor, nie? Tam nie, tenor to jest męski, dobra. Mój Janek mnie zabije. Sopran? Nie, też. I jeszcze jest mezzosopran, ale nie wiem, czy to... Ale poczekaj, ty nie wiem, czy to nie, no bo dobrze. Wiem taki głos, że prawie brzmi jak ptak, ale to nie. To dobra, ten na pewno. Podpowiem, no. Podpowiem, no. Czy już padła ta odpowiedź tak. Po prostu. No to dobrze powiedziałaś sopran. I mezzosopran sopran. Może być. Sopran. Dobrze, brawo. Coś tam dotykam się zwariowany. Aaaa! No, nie. Hej! Wymiruje cały świat. No to było tego. No. Zwariowany. Pół punkt to już masz, Marley. Yes. Zwariowany świat. Zwariowany świat? Malcolma, serial. Poczekaj. Ale jak się zaczyna? Pamiętasz, jak się zaczyna ten efekt, który zaśpiewałeś? Kolorowe sny, tak! Kolorowe sny. Ojej, ostatnio było, że nawet w pierwszej trójce swoich ulubionych piosenek umieścił jedną piosenkę na Instagramie z naszych polskich folklorowych piosenek. I tylko, że ja nie znam jego imienia i nazwiska. Ale Poczekaj. Chris, pusto w głowie, Chris Martin. Ja też nie. Lubię go i... Wszystko, ale nie z imienia, przesady, nie? Ale bez przesady. Znamy się, wszystko lubimy się, ale bez przesady. No to pewnie Eminem. I teraz jaka piosenka? Czy tam w tej piosence było, że on śpiewa o różnych w ogóle takich celebrytach? Chyba to jest to, no. To kojarzy teledysk. To są dwie, jedna z nich pęca do mnie. Ja nie wiem. Wiem, o którą ci chodzi. A to nie ta, to ta druga! Dobra, to okej, okay. Pół punktu mam dam za tego, za Eminema, a piosenka to ujęła. No to jest Skyfall. Skyfall, yeah. Nie, no to już... Dobra. Ja mogę się zademonstrować. Ines... Zayn. No Zayn i ten Harry jeszcze. Harry Styles. Ja myślałem, że to będzie problem. Skąd, że znowu z niczym nie ma. Pokolenie Tamagotchi. Miejsce Polska, system... Ja nie wiem. Nie pas, wiem. Ja się poddaję. Dobra, czyli rapy nie przejdzie. Dobrze, że następne pytanie też jest trochę dobre. Sam Walk. Ja wiem, no. Jak mi wstyd, że Ostrego nie wiedziałam. No, Magik. Czyli zawsze macie 1 na 3. Barbados. Yes! No. Nawiązanie jest dość proste. Ole? Nie. O, a pamiętasz to, co teraz nucisz, jakie są słowa tam? Tak, no właśnie. My cyganie? Tak, pięknie. Znaczy, ja tylko kojarzę koko, eurospoko. No, a teraz po mistrzostwach śpiewam tak. Lewandowski, orzeł polski. A no literę? Znaczy, bo wiem, że Lewandowski chyba współpracował z jakimś takim raperem. To tak? Teraz, to teraz, niedawno, ale to nie on. Nie, to taki znany. Dobra. Myślę, że bardziej niż dla was znany to dla waszych mam.
No, dla naszych mam to Krzysztof Krawczyk. O, trafiony! Chciałam być marynarzem.